Witam wszystkich moich rodaków. Chciałem się odnieść do wczorajszej konferencji na Skype'ie. No, wypowiadali się wczoraj samorządowcy z Jabłonnej, ale mnie nie interesuje Jabłonna. Mnie interesuje mój region, przede wszystkim mój region. Co tutaj się działo przez ostatnie 3 lata i nikt się tym nie zainteresował. Nikt się tym nie zainteresował. Żaden poseł, żaden radny, bezradny, żadna opcja. Ani Szabes Goje, ani Volksdeutsche, ani Czerwona Gangrena. Nikogo nie interesowało, jak tutaj w naszym regionie byli ludzie poniewierani. Ja podam przykład, swój podam przykład. 16 miesięcy byłem poniewierany, nękany po sądach i policji. Także tak to niestety wygląda, nie? I nikt się tym nie zainteresował. Człowiek był zdany sam sobie. Wspiera mnie prawnie Krzysiek Kuna. Ja mu dziękuję za to. I on też był poniewierany. Także trzeba tym się zająć, a nie przepisy i tak dalej. To jest ważne, ale to tam będziemy sobie opowiadać bajki, ja spotkamy się na łonie przyrody, nie? Albo na posiedzeniach, prawda, tam w mieście, nie? Ja jeszcze raz dodam, bo ja już tyle umieściłem materiałów, że to się w głowie nie mieści. Aż w końcu sprawę wygrałem. Zaczęło się od Ministerstwa Śledzia i Wody w Legnicy. I tam wspieraliśmy. Gdybyśmy nie wspierali, to prawdopodobnie, tak wiemy, by to zbankrutowało. Ale trzeba wspierać. Trzeba wspierać, a nie olewać. Taka niestety jest prawda, nie? Także możemy sobie porozmawiać o tym, co zrobić na przyszłość, bo po wyborach znowu pandemia wróci. Tak, bo to już jest pewne, że będzie nas gnębić pandemia. Będziemy padać, prawda, jak muchy, nie? No, dlatego musimy być dzielni. A i trzeba też się wspierać. Mówię, no to tutaj będziemy bajki sobie opowiadać. To nie ma sensu, nie? Trzeba się wspierać jeden drugiego w sądach, wszędzie. Bo wiem, że są grupy, gdzie się wspierają. No ale akurat tutaj Lubin tu padł. Z tego co wiem, to tylko niby Krzychu i Kuna i ja tutaj walczyliśmy. Resztę wszystko padło, bo kiedyś tutaj była ładna grupa, ale to wszystko padło. Nie? No a co zrobić? No, tak to jest. Ja jestem, nie użalam się nad sobą, jestem człowiekiem niepełnosprawnym, ale to co mogę, to robię, nie? Kiedyś, prawda, uczestniczyłem w wydarzeniach zbrodni lubińskiej, tam znaczy nie byłem jako zbrodniarz, tylko protestowałem przeciwko zbrodniarzom i każdego roku chodzę na upamiętnienie tych właśnie wydarzeń lubińskich, nie? Dlatego, no niestety, trzeba się wspierać. Ja byłem przesiadany wszędzie, w autobusach, w kościele oczywiście, bo w kościele też, tak? Tak jak mój znajomy czerwony, który z niego aż kipi czerwień, mówi, że wy jesteście katolicy, co innego mówicie, co innego robicie. I tak było tutaj, w kościele, w moim kościele, nie? Byłem prześladowany przez tych, co chodzili, modlili się, ręce składali, do komunii chodzili, mówi, że mam z garem coś nie w porządku, nie? W autobusie jeden mi powiedział, mówi, wynoś się tu z tego siedzenia, mówi, ty, ja widzę, że ty w kościele też bez szmaty chodzisz, nie? Tak właśnie zachowują się katolicy, nie? Ale jak tylko padła komenda farosza, szmaty, od razu wszyscy w szmatach, prawie 100% w szmatach w kościele, nie? I tak to niestety wygląda. I teraz dzisiaj powiedziałem moderatorce, że zamiast zajmować się pajęczynami frującymi w dolnym kościele, to wy się zajmujecie, prawda, tym, kto
puści bąki jakieś, prawda, w internecie, co pisze bąki, co tam pisze, nie wiadomo o czym, nie? Was to najbardziej interesuje, nie? Niestety trzeba o swój kościół dbać. No ale no moderatorka to wszystko winęła, wszystko ładnie, mówi, no bo ta, co zajmowała się, mówi, to ona, mówi, poszła do szpitala. Jeden człowiek się zajmuje? Ja kiedyś w górnym kościele zrywałem, prawda, pajęczyny, jeszcze jak żyła, która się zajmowała tym, a dzisiaj w pajęczyny w dolnym kościele fruwają, to jest wstyd, 14 tysięcy parafian chodzi do kościoła 2070, nie? To jest po prostu wstyd. No, także jest to smutne, no ale co zrobić, nie? Kochani, trzeba się wspierać, trzeba się modlić za ojczyznę, za pogubionych ludzi, o pokój. Więc najlepiej w intencjach Panu Bogu wiadomych. Pan Bóg wie. O wszystkim wie Pan Bóg. Pan Bóg ma swój plan doskonały. Wrogowie ludzkości mają swój plan, a Pan Bóg ma swój plan. To tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże wszystkim. Niech Pan Bóg błogosławi Polakom i Polsce, i całemu światu. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.